co ludzie sobie pomyślą, jeżeli zobaczą światło w iglo, na przykład o tej porze, i zobaczą debila, który sobie gada do kamerki, znaczy nie wiedzą, że do kamerki, pomyślą, debil sobie gada sam do siebie i siedzi w iglo. Oni wiedzą, kto tu mieszka, wiedzą, że ja tu mieszkam i pomyślą, no raczej tu nie siedzi moja mama, tata czy młody o tej porze, tylko myślą, że ja jestem właśnie tym idiotą. Także propsy, życie youtubera jest naprawdę, naprawdę super. Polecam każdemu, jeżeli ktoś na przykład chce z siebie robić debila w internecie, to fajnie, fajnie, no patrzcie, ja z siebie robię, jakoś żyję, także też polecam. O, ktoś mi tutaj zareagował na twoją relację na Instagramie, ktoś tam, także fajnie. No i co tu jest jeszcze fajnego na tym Insta? No powiem wam, że nie wiem, no jakieś tutaj kurka, rurka, jakieś takie duperelki, że tak powiem, żeby coś nic głupiego. O, może samochody pooglądamy, widzowie, co wy na to? Jakieś samochody możemy pooglądać, kurde. Dobra. O, Shakes and Fidget, wiecie kiedy ja grałem Shakes and Fidget, widzowie? O, ale by serię wznowił, jakby napisać do nich o współpracę, to bym zaczął tą serię jeszcze raz. Ale tak bez współpracy to raczej nie za bardzo bym się chciało, bo grzyby są te bardzo kosztowne, a granie bez grzybów tutaj jest troszeczkę lipne. Powiem wam, że sobie znalazłem bardzo wygodną pozycję. Nie wiem, czy było inaczej wygodniej, ale jest git i jest... Nie ma tragedii, jeżeli chodzi o zimność. Ciekawe, jakby jeszcze zatkać to wejście całkowicie, bo jak wiecie, dziura jest taka nie za duża, ale jakby zatkać to wejście całkowicie, no i tak nie wieje, no ale... No nie wiem, szkoda, że nie jest większe. I na przykład sobie jakiegoś kocyka pod dupę nie podłożyłem, też by była spoko sprawa. Powiem wam, widzowie, zrobiłem sobie taki leciutki klimacik, jak widzicie. Jest godzina już, w sumie nie wiem, bo zacząłem oglądać ten film i leżę całkowicie inaczej. Nie wiem, czy zauważyliście, bo mi dupa zmarzła. Naprawdę mi dupa zmarzła, bo jest troszeczkę mokra. Dlatego chcę, żeby ona troszeczkę wyschła, bo od śniegu zmarzła. No i tu mi zaczyna troszeczkę przemakać, ale pozycję sobie znalazłem idealną. Jak widzicie, mam teraz wyciszone, żeby tutaj a zresztą wywalę to całkiem, żeby jakichś praw nie było. Ja sobie leżę o tak o, jak widzicie, teraz sobie weźmiemy o tak o, troszeczkę poświecę na mnie, żeby nie było lipy. No i jest git, to jest ogólnie już, który drugi to jest odcineczek? Nie wiem, o, widzicie, jest S102, także widzicie, a jest godzina 23:10, widać to?